Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale i zanim zaczniemy, to oczywiście zachęcam Was cały czas do subskrypcji mojego kanału. Idziemy całą rodzinką, czyli ja, Oleg, Nadia na spacerek. Jest, zobaczcie, pięknie, zimowo u nas, także korzystamy z pogody, mamy sanki, także mam nadzieję, że będzie super czas. Więc co, ja Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Ekipa wystartowała przede mną. To jest nasza droga, słuchajcie, taka dojazdowa do naszej wsi. Także możecie sobie zobaczyć, jak tutaj zajmują się naszymi drogami. Jak ktoś jeździ codziennie rano do pracy, to naprawdę ma nie lada wyzwanie. Ale to już zostawmy bez komentarza. W każdym razie zobaczcie, przepiękne mamy widoki. Przepiękna zima. Mróz dzisiaj chyba minus 10 stopni, także no. That everything seems to crumble around you. Myślisz, że to są ślady taty? Nie. To chyba jakieś zwierzątko. Jakie to zwierzątko? Nie wiem. Może sarna, może grzyb? Może sarna, może grzyb? Mhm. Grzyb jest zwierzątkiem? Zając. Może zając? Zając nie ma takich małych łapek. A widzisz, tata. Tata się nie zna. Oleś, ja pomyślałam, żeby zrobić troszkę tematyczny ten film i zapytam ciebie o coś. To jest dla mnie ważne. Mamo, wracamy do domu. Tak, już wracamy. No to chodźcie, zawrócimy i też cię spytam dalej. Bo w marcu chyba minie 7 lat, odkąd mieszkam na wsi. 2 lata u ciebie, 5 lat tutaj. I chciałam spytać, jak ty wspominasz moje początki mieszkania na wsi? W ogóle, czy ty myślałeś, że ja się przestawię, że uda mi się to, żeby się tu zaklimatyzować? Znaczy, ja nie wiem, czy do tej pory się przestawiłaś. No a początki, one były zabawne czasami. Jak nawet nie wiedziałam, co to jest gruber, myślałam, że to czyjeś nazwisko. Ach, no tak, to było zabawne, ale... A według ciebie odnalazłam się, czy nie? Chyba jeszcze nie. Nie do końca. No właśnie. A też właśnie znaczy, ostatnio... nie, no w pewnym stopniu się odnalazłaś, oczywiście, jak najbardziej, ale... W pewnym stopniu, ale właśnie na początku też gospodarstwo dla mnie to była taka czarna magia, prawda? W ogóle nie wiedziałam, co jest grane, o co chodzi. Ja nawet zbóż nie rozróżniałam, nie oszukujmy się. Tak. Ale gdzieś jakoś tak udało się tobie, że zaraziłeś mnie tym. Masz tego świadomość? Nie. Ja teraz ale mogę godzinę słuchać o traktorach. Cieszę się, że cię czymś zaraziłem. Dziecko zmarzło, jedziemy do domu. Pamiętam taką sytuację, to były częste sytuacje, bo ogólnie w mieście jest tak, że zawsze jest hałas, zawsze coś się dzieje. My mieliśmy pokój w swoim rodzinnym domu, zaraz no, na gospodarstwo, z widokiem na gospodarstwo. Jak przyjechała ogromna laweta z jeszcze większym traktorem i ty podjarany przychodzisz do domu, Arleta przywiezi, widziałaś to, słyszałaś to, patrzyłaś przez okno, a ja tak, o co ci chodzi? Ja w ogóle nic nie słyszałam wtedy, nie? A zauważyłam, że na wsi ludzie są bardzo wyczuleni. Jak jedzie jakiś samochód, oni już są w oknie. Kto to może być? I w ogóle, a ja zero w ogóle przejęcia. I do dzisiaj to mam. No a na przykład, jak mnie poznałeś, to czułeś, że ja się nadam na wieś? Czy nie? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Nie? Naprawdę nie wiem, no nie myślałem o tym, czy ty się nadasz na wieś, czy nie. Ja miałam w ogóle... Jeżeli byś nie chciała iść na wieś, to byś nie poszło na wieś i to tak. Po prostu tą rozwiódł, byś się nie nadawał. To nie rozwiódłbyś się, tylko byś się ze mną rozstał. Jeszcze nie mieliśmy ślubu, Olek. No. No, ale ty jesteś... mogę jeszcze z tobą rozwieść. Ale tak, bo teraz jesteś rolnik, to ty jesteś teraz ktoś. Kiedyś nie było to takie na topie. Takie trendy. Olek, teraz wszyscy chcą być rolnikami. Nie, no chyba nie. Wiesz co? Dużo. Widzę, że naprawdę to się stało jakieś takie na topie i modne. Ale co zrobisz? Chociaż tobie się podobają twoje zabawki do naród. Nie, każdy chce jeździć takimi traktorami. Naród musi jeść. Nie, ale to prawda, że gdyby nie te traktory, to... O, kaczki. Jakie kaczki? To łabędzie. To łabędzie? Tak się nadaje na wieś. Faktycznie. Ty, ale to brzmiało jak kaczki, co? Duża ta kaczka. Nie, Oleg, ja myślę, że każdy facet by chciał pojeździć takim traktorem, bo one wyglądają w środku jak po prostu, jakby się samolot prowadziło. To i fakt.
I ty też pewnie, jakbyś miał jeździć jakimś starym Intem, to byś się tak tym nie jarał, jak się jarasz. Ale to by się zaczynało od takich. No zaczynało, ale. Więc jeżeli człowiekowi się to nie podobało, to by nie. No nie robił, to by fakt. Nie robił. No, ale też nieraz to była taka, wiesz, konieczność gdzieś tam w niektórych przypadkach. Ale teraz fajnie. Duże ułatwienie dla was. Po prostu. Tak, to prawda. To prawda, jest bardzo zimno i idziemy do domu, bo Nadia nie ma ochoty już spacerować. Nie, Nadia jest obrażona. Nadia jest obrażona, mówi, że jest za zimno. I sprawdziliśmy pogodę i ma być w nocy minus 16. I tak właśnie stwierdziliśmy, że odkąd jesteśmy razem, to takiej zimy nie było. Kiedyś to było normalne, teraz wyjątkowe. Pawetko? Czekam. Gdzie te kaczki poleciały? Poleciały kaczki pływać. No i pojechali. A matkę zostawili na końcu. Na szarym końcu. Łobuzy! Ale swoją drogą, zaraz się zapyta Molka, ale ja myślę, że on z kolei nie odnalazłby się w mieście. Jemu by brakowało pracy. Czekajcie, uchwycę go, może to nam odpowie. Olo, pytanie jest do ciebie, jeszcze jedno. Jeszcze jedno pytanie jest do ciebie. Chciałbyś mieszkać w mieście? Nadia zdecydowała. Zależy gdzie. Po co, nie? Jaka praca i tak dalej. Ale no chyba nie, na ten... Oczywiście, jeżeli bym mieszkał, miał pracować w mieście. To tylko w mieście mieszkać. No. Czy gdziekolwiek. Już widzę Olka w korporacji. Nie, żartuję. W garniturze. W garniturze. Kurde. No tak, to wolę mieszkać w mieście jak zawsze. Mniej roboty, nie? Większa jakoś taka wygoda. Chociaż to może też nam się teraz tak wydaje, bo już długo jesteśmy na wsi. Znaczy ty całe życie. Ja 7 lat. To 1/3 mojego życia. Na pewno, jeżeli bym miał pracować w mieście, to na pewno nie pchałbym się na wsi. No, to prawda. Podziwiamy takich ludzi. Ewentualnie jakiś domek na obrzeżach, nie? A jak tak właśnie całe życie jest w mieście i ludzie się decydują na pójście na wieś, to szacun. Szacun. Te dojazdy, to wszystko. Jak tam jest, Nadusia? Nadusia, czemu ty schodzisz? Ja chcę iść. Chcesz iść? No to już chyba jest czas drzemki. A ty idź na nogach. Mogę ją ciągnąć? Możesz ją ciągnąć. Tak, ona cię widzi. Super jest. Ona cię widzi, ma oczy otwarte i widzi cię, jak ty ją ciągniesz. Nadusia, jaka rumiana. Zimno. Idziemy. Ty byś wolała mieszkać w mieście, ty? Ja bym wolała mieszkać w mieście. Znaczy, ogólnie z dzieckiem w mieście jest łatwiej. Więcej atrakcji, szybciej zrobię zakupy, codziennie coś świeżego mogę kupić. Pyszne.pl dojedzie. Pyszne.pl przyjedzie, tak, nie trzeba w garach stać. No, nawet zakupy teraz dowożą Olek do pod drzwi. Także kurczę, same zalety. A dupa rośnie. Dupa rośnie. Mniej sprzątania, a Nadusia chce Shimmer Stars. Dobrze. Widzisz, w mieście byś kupiła od razu, Nadusia. Co? No. Co? Dobrze, jak będziesz grzeczna, to kupimy. Dobra, Olek, ale już tak na zakończenie naszej w ogóle bez sensu dyskusji, to powiemy, że i tak jesteśmy w tym miejscu, w którym chcemy, tak? Wieś to jest nasze miejsce, bo potem widzowie pomyślą, że my narzekamy. A my nie narzekamy, po prostu my sobie tak gdybamy różne możliwości. No ja się może nie odnalazłam 100%, ale mi się tu podoba i tak tu będę. Ja też na chwilę obecną sobie nie wyobrażam, że mógłbym coś robić, innego, coś nie? Innego, nie? No, dokładnie, także takie nasze gdybanie, ale ogólnie to tak, jesteśmy zadowoleni. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help. Cause we only want what's best.